Dzień dobry, witajcie w ostatnim w tym roku, w ostatnich pustakach tego roku. Ja sobie tym razem powyciągam to tak delikatnie, bo tu jest dużo szklanych rzeczy, a tu również mam szkło. Bardzo, bardzo Was zapraszam na te pustaki, a zresztą jak i na każdy jeden filmik. Ten odgłos to pies jest pod stołem i gryzie kościurka chyba. Co masz? Takuś? Co masz? Tak, musiałam sprawdzić, przepraszam. Zapraszam na pustaków ostatnich tego roku. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to niech zostanie ze mną. Co tutaj zużyliśmy? Winter Wonderful Wonderland chyba, bo tu mam strasznie urwane i nie widzę, co jest napisane. Jest to z bałwankiem, po prostu płyn do mycia naczyń z Lidla, W5, pięknie pachniał. Tak, miałam dwa ale do niego. To, że strasznie brudził tutaj zakrętkę i wyciekał na butelkę i był bardzo, bardzo niewydajny. Już nie kupiłam jego, chociaż nie wiem, nie sprawdzał mi się. Jedyne, co było fajne, to, że był gęsty i to, że ładnie pachniał. I też dobrze mył, ale nie za bardzo. Z chemii. Ostatni, Blacki, nie hałasuj. Produkt jest to, są to kuleczki, które mają przedłużyć świeżość naszego prania. Bardzo ładny zapach. Faktycznie długo pranie ładnie pachnie. Wyciągając szafki czujemy zapach nawet po 2 tygodniach, a nie tak jak po płynach. Przepraszam za ten odgłos, ale jest jakoś na dole i tak to bywa. Także polecam Wam. Włosy robiłam L'Oreal Paris i Ombre numer 1. Ja mam teraz spięte. Wyszły mi dosyć fajnie, dosyć podobno. Polecam Wam. To jest specjalne do właśnie robienia takiego kolorku. Fajny. Niedługo kupię inny i będę miała znowu następny inny kolor, ale polecam Wam te farby, są bardzo fajne. Może kiedyś zrobię sobie z tej serii z czerwonymi końcówkami. Zobaczymy. Następnie, tutaj mam już od Paul Michel ten spray do włosów, hairspray, lakier do włosów i on tutaj miał trzymać nasze włosy i nabłyszczać je, wiecie? Nabłyszczać je i powiem Wam, że był bardzo, bardzo fajny, ale że ja nie stylizuję włosów, to on mi się już po prostu przeterminował. Jeszcze trochę tu go jest. Był świetny, był naprawdę fajny i ja go kupiłam właśnie u fryzjera, jak byłam, czyli bardzo dawno temu, 2 lata chyba. Później mydełko do rąk, Fun Edition i to było Cola Bottles. Bardzo fajne mydło, nie wysuszało, byłam z niego zadowolona i polecam Wam. Pachnie świetnie tymi żelkami o smaku coli. Następnie, co my tu zużyliśmy? Jantar, ojej, odżywka z wyciągiem z bursztynu. Świetna. I teraz powiem Wam, że jak wchodzę do domu, jak ich nie uliżę, tak jak teraz do filmiku, trochę sobie tam, wiecie, napsikałam i ulizałam te włosy, bo są do umycia, także... Ale chodzi mi o to, że naprawdę mam bardzo dużo baby hair, że włosy mi naprawdę rosły, że mi przestały tak wypadać. Świetna odżywka i szukam jej, ale niestety w polskim sklepie nie mogę jej dostać, więc... Kiedyś na pewno ją zakupię jeszcze. Następnie szampon do włosów, do codziennego mycia z balei o zapachu mango. Przepiękny zapach. Jedyne co to szampon musiałam na przykład myć 2 razy. Ale zapach był po prostu obłędny i
I bardzo fajnie, włosy nic mi nie zrobił, nie wysuszał ich. Wiecie, najpierw dałam szampon, spłukałam i jeszcze raz szampon i spłukałam. Był troszeczkę rzadki i uciekał między palcami, ale za to jak pięknie pachniał i fajnie mył włosy i włosy były później bardzo ładne, to polecam, polecam. Bardzo dziękuję mojej cioci za to, że mogłam sprawdzić na własnej skórze, na skórze głowy, jak sprawdza się ten szampon i nie tylko. Następnie, co my tutaj mamy? Od Yankee, Yankee Candle Home Inspiration Santa Street. I to jest zapach takich, nie wiem na ile wy to zobaczycie. To nie była tarta, tylko ten... ta świeczka takiej wielkości Samper. Wiecie co, ja bym przeczytała, ale tu nic nie jest napisane. Nie pamiętam. Te, wiecie, takie świeczki bez szkła z knotem. Bardzo fajny, ciasteczkowy zapach. Mam jeszcze, on się jeszcze trochę pali. Ładnie pachnie. Ładnie, ładnie. Następnie. Charakter Mask The Face Shop. I to jest maseczka, już prawdopodobnie widzieliście na moim kanale recenzję tej maseczki. Świetnie nawilżająca maseczka, za chwilę w lakicie wypuszczę. Świetnie nawilżająca maseczka, wrócę na 100% do tej maseczki. Kosztuje £1,99 funt, a pachnie bardzo, no przyjemnie. Tutaj mam jeszcze, o, patrzcie, robiłam chyba z 2 tygodnie temu, no tydzień temu, a ona jest dalej mokra. Fenomenalnie nawilża i naprawdę jedna z najbardziej, najfajniej nawilżających maseczek, jakie miałam do tej pory. Do tej pory bardzo fajna maseczka. Także polecam Wam wypróbować. Naprawdę świetna maseczka. Już kolejna maseczka, którą zapisuję do moich ulubionych. Później jeszcze muszę wspomnieć o tej odżywce, jeżeli chodzi odżywka z tego pudełka. Świetna odżywka. Słucham, co oni tam robią. Świetna odżywka. W ogóle w tych farbach odżywki są genialne. Następnie zapach. Now od Calvin Klein. Eternity Now. Calvin Klein. Piękny zapach. Próbka. Próbka zapachu dostałam od Moniczki. Może sfokusuj. O. Piękny zapach. Kupię sobie kiedyś. Następnie zero alkoholu. Fresh Pink Rose. 48 godzin protection antiperspirant od MAM. I słuchajcie, świetny, długo wystarczający. Bardzo dobra ochrona. Nie chciał się wykończyć. Jedyne zastrzeżenie, że mało leciało z tego i trzeba było się naprawdę napracować. Ja nie lubię zapachu róży. Ten był delikatny, subtelny, nie przeszkadzał mi w niczym. Wręcz przeciwnie, bardzo mi się podobał. Świetny, naprawdę fajny dezodorant, dobra ochrona. I teraz tak. Skończyłam z Number 7 i to są butcowe produkty. Ta firma jest dostępna w bucie właśnie. I to jest tak, olejek do czyszczenia twarzy na mokro. Ja powiem Wam tak, przepiękny zapach. Gęsty, bardzo, bardzo wydajny. Same taki. Nie ma nic na nie w tym produkcie. Jestem zakochana. To był pierwszy, ale na pewno nie ostatni raz. Teraz testuję olejki, ale powiem Wam, że śmiało mówię z ręką na sercu, że do tego wrócę, bo był świetny olejek i polecam Wam go bardzo, bardzo, bardzo mocno. I równie dobry, fenomenalny, nawet bym powiedziała, z Number 7 produkt. Jest to dwufazowy produkt do zmywania makijażu. Ja robię sobie przeważnie mocne makijaże. Teraz mam leki. Naprawdę świetnie domywa tłuszcz, kreski i co tylko chcemy. Na pewno znowu wrócę do tego i kupię sobie w promocji. Najczęściej kupuję na promocjach. Ale szybko mi to dzisiaj pójdzie. Bad Girl
To chodziło a little bit bad girl, lash benefit. Zaraz będą się mnie ludzie czepiać, że źle wymawiam. No a ciort z tym, jak wymawiam, tak wymawiam. Chodzi dokładnie o to bad girl lash z benefitu. Bardzo fajny tusz. Tylko że szybko mi wysech. Chociaż nie wiem, czy szybko, może to już było miesiąc albo dwa. Myślę, że przez to, że był mniejszy, wysech dosyć szybciej. No i używałam tylko jednego tuszu. W sumie dwóch, bo tego na górne, a jeszcze innego na dolne rzęsy. Świetny produkt, na pewno bym kupiła jeszcze nie raz. I też sobie kupię próbkę, bo znaczy próbkę, taką małą pojemność, bo myślę, że cena jest bardzo fajna i tusz też jest bardzo fajny. Także taka mała pojemność akurat. I kochani, ostatni produkt i jeszcze pójdę dla Was nagrać jeszcze jeden filmik, a mianowicie będą to zakupy Saversa i już pójdę w sypialni, także będę tak samo ubrana, ale dobra, wracając do tematu i to jest mango i kolendra z Yves Rocher, piękny zapach i to jest balsam do ciała, żel jeszcze mam, jeszcze używam, balsam do ciała. Przepięknie pachnie. O Jezu, rozkosz. Niesamowita tego. Zakochałam się w tym zapachu. Zakochałam się, normalnie odpłynęłam. Produkt jest sam w sobie bardzo fajny. Jeżeli ktoś... minus jego to jest to, że na początku, zanim się wchłonie, bardzo mocno się klei i jest taki... dosyć klejący właśnie, taki... ale to szybko mija, bardzo szybko wchłania się i za chwilę już jest fajnie i nawilżenie ma takie średnie, ale z miłą chęcią bym wróciła i wrócę jeszcze raz do niego. Nie jest to jakiś taki balsam, który robi wow, ale jest wystarczający do nawilżenia. Ale zapach jest fenomenalny i dlatego zapachu na pewno kupię sobie większą pojemność. Mam nadzieję, że jest większa, bo to jest tylko 200. A jeżeli nie, no to dwa opakowania bym skupiała, czy coś takiego. Na pewno pójdę po świętach na zakupy, znaczy zamówię po świętach jakieś tam kosmetyki z Yves Rocher i ten będzie moim ulubieńcem. Jakbym nagrywała ulubieńców, to ten by był na pewno. Kochani, dziękuję ślicznie za uwagę. Myślę, że znowu coś odkryliście dzięki mnie. To są takie rzeczy, myślę, do normalnego, codziennego użytku. Dziękuję ślicznie za uwagę. Do zobaczenia już w przyszłym roku. Pa, pa.